Klątwa Radogosta. W dawnych czasach, kiedy wszelkie obszary ziemi porastała niezmierzona puszcza, w krainie zwanej Niemczą-Łużycką żył i rządził król Radogost. Był to rycerz potężny, a kraje jego tak rozległy, że krańców nie było widać. Radogost był władcą dobrym i sprawiedliwym, mimo to lubował się w wygodzie. Dlatego postanowił wybudować zamek, który przetrwa ataki hordy najeźdźczych. Po wielu latach ogromny zamek wybudowano, a w jego obrębie wielu dobrych poddanych znalazło schronienie. Pewnego razu do władcy przybył nieznajomy rycerz, który nie mógł nachwalić się wspaniałości zamku i potędze Radogosta. Król, zachwyśnięty pochlebstwami, pozwala przybyszowi osadzić się w swojej krainie, w zamian prosząc gościa o rady w rządach. Czas mijał powoli, coraz większa liczba nieznajomych przybyszy przybywało do krainy Radogosta. Król posłuszny namową nieznajomego rycerza, który stał się jego doradcą, zgodził się na osiedlenie nowo przybyłych, które, jak twierdził doradca, mieli przynieść chwałę i bogactwo niezmierzonemu królestwu Radogosta. Radogost był wdowcem, ale miał córkę, Dobrosławę, która urodą przewyższała wszystkie panny w królestwie. A serce miała tak dobre, że nawet dzikie leśne zwierzęta się jej kłaniały. Pewnego dnia rycerz posunął się za daleko. Zażądał od króla Dobrosławy jako żony. Król, który swą córkę miłował ponad wszystko, odmówił i wygnał doradcę z zamku. Ten w zemście rozkazał swoim towarzyszom, którzy w owym dniu przewyższali drzebnie poddanych Radogosta, zaatakować i zniszczyć krainę. Król i jego żołnierze walczyli z zawzięcie, lecz przewaga wroga była zbyt duża. Resztki poddanych, którzy przeżyli tą rzeź, schroniło się w zamku króla. Spragnieni krwi wrogowie niszczyli wioski i palili lasy, zabijając wszelkie dzikie zwierzęta. Barbarzyństwo to trwało wiele lat, także głód zaczął dokuczać nielicznym mieszkańcom otoczonego zamku. Nocą Dobrosława wpuszczała do lochów zwierzęta, gdzie ranne mogły ją opatrzeć, a głodne nakarmić. Lecz wróg nie ustępował. Wtedy Dobrosława postanowiła jeszcze raz błagać ojca o przeciwstawienie się oprawcom, którzy bez serca niszczyli wszystko, co piękne, zastępując to popiołem i gruzem. Zmęczony starością, przyzwyczajony do wygód, Radogost przeklął swą krainę. Niech nas i wrogów naszych po wsze czasy ziemia pochłonie. Wtem pod każdą osobą mieszkającą poza zamkiem rozwarły się ziemia i wciągnęła ją do swojego wnętrza. Również zamek zaczął się trząść w posadach. Dobrosława, widząc, że słowa ojca zadziałały, pobiegła do najwyższej komnaty w najwyższej wieży i w ostatniej chwili wyskoczyła z zamku. Lecz Radogost, który nie mógł wybaczyć córce, iż go zostawiła, rzucił za nią kolejne przekleństwo. I tak piękna i łagodna Dobrosława zmieniła się w fiołka, który można spotkać w noc świętojańską, lecz tylko wybraniec urodzony raz na 100 lat może zdjąć urok z pięknej Dobrosławy, zerwać ten kwiat. Ci, którzy mają serce nieczyste, mimo że kwiat widzą, dotknąć go nie mogą, albowiem kiedy zbliżą rękę do fiołka, natychmiast znika.